Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś defibrylatorowi Samaritan Pad 500 z aktywnym doradcą RKO z ofertymedyczny.pl. Ten model, tak jak pozostałe z serii Samaritan, posiada innowacyjny system PadPack, czyli baterię zintegrowaną z elektrodami i 8 lat gwarancji. Cechą wyróżniającą to urządzenie jest ciągła analiza zmian oporności elektrycznej klatki piersiowej. Dzięki zastosowaniu tej technologii defibrylator będzie mógł na przykład podpowiadać, w jaki sposób poprawić technikę prowadzenia RKO. Uciskaj wolniej. Jeśli materiał okaże się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. AED przychodzi do nas w wytrzymałym kartonie, wewnątrz którego znajduje się defibrylator w etui ochronnym. Na boku pokrowca znajduje się skrócona instrukcja obsługi. Na odwrocie, w niebieskiej komorze, można znaleźć akcesoria do udzielenia pierwszej pomocy, takie jak golarka, chustka do dezynfekcji, koc ratunkowy, kompres z gazy, gumowe rękawiczki, nożyczki i maska do oddychania. Osobno w paczce można też znaleźć bezpiecznie zapakowany PadPack, który musi zostać umieszczony w AED. Defibrylator znajduje się wewnątrz jaskrawego pokrowca z rączką do przenoszenia. Na panelu głównym zobaczymy przycisk zasilania, podświetlane infografiki sygnalizujące moment, w jakim nie wolno dotykać poszkodowanego oraz kiedy należy prowadzić resuscytację. Na górze urządzenia zobaczymy port do szczytania danych z defibrylatora. Z przodu AED znajduje się przycisk włączenia urządzenia oraz przycisk wyładowania. Na panelu graficznym widać też diody, które będą się świecić na różne kolory w zależności od intensywności uciśnięć ratowniczych. Kiedy odwrócimy defibrylator, zauważymy miejsce na umieszczenie PadPacka. W zależności od tego, czy osobą poszkodowaną jest dziecko czy dorosły, należy użyć odpowiedniego zestawu elektrod i baterii. Szarego PadPacka dla dorosłych i różowego PediPacka dla dzieci od 1 do 8 lat lub wadze poniżej 25 kg. Warto tu wspomnieć o akcji promocyjnej producenta. Po każdym zalecanym użyciu PadPacka producent wymieni go za darmo na nowy. Kiedy uruchomimy urządzenie, AED rozpocznie komunikację od nakazu wezwania pomocy. Wezwij pomoc medyczną. Następnie wyda komunikat o konieczności zdjęcia odzieży i przyklejenia elektrod. Usuń ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Pociągnij za zielony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Odklej elektrody od podkładek. Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją. Dociśnij mocno elektrody do odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Po prawidłowym przeprowadzeniu wcześniej wymienionych czynności defibrylator poinformuje o ewentualnej potrzebie przeprowadzenia wyładowania. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj pacjenta. Odsuń się od pacjenta. Zalecana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Natychmiast naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylacja wykonana. Następnie, wedle komunikatów głosowych należy przejść do prowadzenia akcji RKO. Można dotykać pacjenta. Ułóż dłonie jedna na drugiej pośrodku klatki piersiowej. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z tempem metronomu. Cechą wyróżniającą Samaritan 500P od pozostałych modeli z serii Samaritan jest aktywny doradca RKO. Defibrylator będzie na bieżąco analizować prowadzoną resuscytację i oceniać jej efektywność, w wyniku czego urządzenie podpowie nam, jak zmienić technikę, aby resuscytacja była bardziej efektywna. Będziemy mogli usłyszeć komunikaty takie jak na przykład: uciskaj mocniej, uciskaj mocniej, uciskaj szybciej, uciskaj szybciej, uciskaj wolniej, uciskaj wolniej, lub jeśli technika jest prawidłowa, komunikat: prawidłowe uciski, prawidłowe uciski. Podsumowując, defibrylator jest prosty w użyciu, a komunikaty są jasne i przejrzyste. Metronom pomoże w utrzymaniu prawidłowego rytmu, a AED podpowie, kiedy wykonać defibrylację. Zintegrowana kaseta PadPack łącząca elektrody i baterie to innowacja, która ułatwia pilnowanie terminu przydatności akcesoriów. System bezpłatnej wymiany elektrod po użyciu przekłada się na niskie koszty użytkowania. AED przeprowadza codzienne autotesty, aby upewnić nas, że jest w pełni sprawne i gotowe do działania. Na stan sprawności będzie wskazywać migająca zielona lampka na przednim panelu defibrylatora. Kolejna rzecz, jaka wyróżnia to AED,
to aż 8-letnia gwarancja. Defibrylator wraz z akcesoriami można oczywiście znaleźć na stronie medyczny.pl, gdzie znajduje się wiele informacji, w tym dokładny opis i specyfikacja techniczna urządzenia. Jeżeli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, to zachęcam do zostawienia go w sekcji komentarzy tego filmu, napisania do nas maila lub zadzwonienia. Z przyjemnością pomożemy. Podmiotem prowadzącym reklamę jest ProMedica Mariusz Michalski, właściciel strony internetowej medyczny.pl. Producentem wyrobu jest HardSign, to jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.